Siema, mam nadzieję, że tym razem nie wywali. Nie wiem, co się stało znowu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Przepraszam, że wywaliło. Nie wiem, co się stało, bo internet normalnie mam. Siemanko Wiesiek, cześć Kacper. To nie wiem, czy słyszeliście, ale zapraszam na Discorda. Link w opisie. Tak, to EP08001. Witaj, Arku. Stanisław, nie wczoraj, a. Kurczę, w poniedziałek. Na szczęście kolega cały, chociaż to się okaże dopiero. Dostałem pewne informacje, nie wiem, czy to prawda. No, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Pachu, tak, tak, nowa jest EP08 i budują N57. No, już jedziemy normalnie, sorry. Wojciech Ostrowski, mam głęboką wiarę w to, że to E30 się pojawi. Siema, kolejkowy Kuba. Wszystko w porządeczku. Zdrówko w porządku. A jak tam u was? Mam nadzieję, że również. Siema Szymon, siema. Welcome again. Tak, tak, kolega mi podesłał właśnie. Rockstar, właśnie jutro jadę do Rawicza, będę nagrywał odcinek. Mam godzinę przerwy, to tam postaram się wokół niego połazić, zobaczyć co jak, ale myślę, że na pewno ten jeden człon to kasacja będzie, no tam raczej nie będzie co klepać. Więc no... Czarno widzę powrót na razie tej 23. Siema Julek. To dzisiaj jadłem Krupnik. Jaka konfiguracja, to musiałbyś napisać do mnie na priv, bo nie pamiętam. Tak, tak, Ignacy, dodali świnkę.
ale wiesz, no, po spaleniu, a powykręcana rama, wózki do wymiany, silniki trakcyjne też pewnie, pulpit cały wyleciał, szyby boczne, no to wiecie, no, trochę liku. Cześć, Konrad. Siema, Madziulka.pl, witaj, witaj. Nie wiem, nie widziałem EU07052. Sebastian Schulz, zdecydowanie w większości, jak pracowałem na stałe w PKP Cargo, to jeździłem ET22. Właśnie, dawać łapki w górę i da budi budaj. A wiecie, czy po tej aktualizacji na zwykłej EU07 też klawisze bocznikowania zmienili? Bo mi się, kurde, myli cały czas. Łukasz S. Chciałem na EP08 pojeździć, a na PL1 nie było nic. Siema Sebix, witaj Sławku. Jak się robi znajomość linii, na której nigdy wcześniej nie jeździły, na przykład KD robi się przejazdu z obniżoną prędkością, no to jeśli był tam ruch pociągów, no to się przewoźnik dogaduje z przewoźnikiem, który tam jeździ. A jeśli jest to nowa linia, no to normalnie 40 na godzinę. Przejazdy najpierw takie testowe są, podczas których się robi znajomość szlaku. A potem już harata normalnie. Farmingowy świr, tak, tak, widziałem właśnie. Największe różnice w parametrach, no to pewnie prędkość konstrukcyjna. Jak tam wasz dzień minął? Jeszcze ferie macie, czy już po? Pozdrawiam, Maciek. No to fajnie, Maciek. Yolo Games, mam nadzieję, że nie na tym samym torze. DJ, ale dokładnie nie wiem, o co ci chodzi, bo no, jeśli jakiś wypadek jest, to zazwyczaj nie jest winy maszynisty. Jest albo grubo, albo wcale nie.
Siema, Stefan. Kurde, jak mi się mylą. O, tu 16 lat po feriach, tu 28. Ja ostatnie ferie miałem 12 lat temu. O, cholerka, też sporo. No, hej, Luki, co to za pytanie? Siemanko, Mietek. Radliński Mikol. Nie mam pojęcia. Internet mam. To nie wiem, w czym problem mógł być. Siemanko, Damian Orłowski. Można pojechać na trasie Wrocław-Legnica. A kurde, znowu to bocznikowanie. Kulerka jasna. Siema, Kryk. Siemka, Dawid Nagórski. Ale ciszę ich od razu. Matko jedyna. Siema, Amorek. Tak zawsze jest. Zaczniesz hamować, to ci semafor nagle się poda. Kolejowy lis MK, nie mam pojęcia. Fajnie by było się przejechać, ale... Myślę, że jak nie mam Szklarskiej Poręby ani Jeleniej Góry, to nawet nie ma co myśleć o Karpaczu. Jak wrażenia z Elfa? No to już dzisiaj na Jelczyk Elfem byłem. Nawet się ani razu nie popsuł. No proszę, Dariusz, i to się właśnie dzieje. Mam nadzieję, że jesteś, Dariusz, zadowolony. Tak, Krzychu, dzisiaj Jelcz przez Nadolicę. O nie. Myślałem, że się zbuntował. Radliński Mikol. Całkiem możliwe, że w marcu będę miał autoryzację.
Ciekawe, ile się teraz będzie rozpędzało do tych 140. Chyba będę musiał w opisie dawać, co to jest bocznikowanie. Wytłumaczcie po raz kolejny, sobie, co to jest bocznikowanie. Bocznikowanie się uruchamia na każdej pozycji bezoporowej, czyli 28-43 na EU07 i FB08. O właśnie, nie działa mi głosowy, o cholerka. Co jest? Sterowanie. Damy bota na chwilę. Sterowanie, Komunikacja głosowa. To powinno działać. Zmniejszenie. Dobra, zastosuj, ale czemu mi tutaj nie działa mikrofon? Wróć do gry. Dobra. Halo, 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 czemu nie działa? Myślałem, że mi coś przez tą aktualizację. No i teraz bocznikowanie działa jak trzeba, elegancko. O, to mi się podoba. Dzięki, Kuba. A no faktycznie, nie ma klimatyzacji. Mój dziewczyna, jesteś? O, jestem, działa, teraz. No właśnie zauważyłem, przez chwilę nie działało. Siema, Michał Stodolski. Jak tam Madziulka, zakupy udane, kwiatek cały? Kontentowana jesteś? Ile mamy łapek w górę? Pod lajcikiem. Ze mnie operator kamery. W M jak miłość grać. Oj, to malutko, kurka, pelek.
Ale jak to w kilka sekund może się tyle tych pozmieniać, no? Siema Stefan, witam. Jak ktoś świeży przybył, to zapraszam na Discorda, link w opisie. Siema Master Uwe UK.pl. Na drona nie mam, ale znam kogoś, kto ma. Ale drapie w gardło. No to bardzo się cieszę, Kaja, że jesteś. Jaka nowa stacja doszła do sterowania teraz? Dzień dobry, jak cię dzisiaj służba minęła? W porządku, na szczęście, bez żadnych problemów. No to jak. Słyszałem o rozwalonym impulsie chyba, tak? Coś tam się stało. No tak, tak, miał małe zderzenie z ciężarówką. A jaką służbę dzisiaj miałeś? Na szynobusie czy na jakimś impulsie? Na Elfie i na impulsie. Aha, faktycznie. Taka spora stacja nawet, nie? Ale łatwiejsza chyba niż Zawiercie. Semafor wygasł, Wolkuszu. O, cholerka. Co, wywaliło cię? Następna stacja, Grodzisk Mazowiecki. Ja niestety sam nie prowadziłem, ale no, dzisiaj się nie psuł. Wiecie, no jakieś tam kurcze błędy, które wyskakują, człowieka stresują, a się okazuje, że do niczego... Aha, semafor na stój. Że do niczego nie są potrzebne, nie? I na nic nie wpływają. Ugh. Mocny gaz, szedł ostro. Nie mam autoryzacji na Elfa 2, ale dzisiaj robiłem znajomość szlaku, akurat się trafił. Halo, próba mikrofonu. Elegancko słychać. Ale być może w marcu będzie znajomość szlaku na Elfa już zrobiono. Znajomą autoryzację. Krzysztof, jak widać, jedziemy sobie do Warszawy. Julo, czekajcie, która jest godzina? Może coś tam jeszcze odpalimy po Warszawie. Gdzieś na Śląsku, może jakimś elfem się przejedziemy, bo dawno nie jeździłem.
No, stworzony do tyrania. Marek Marecki. Niestety, nie ma żadnej takiej tolerancji. W razie jakiegoś wypadku, to jesteś ugotowany. Siemanko, przyjaciele turystycznej wolności. Szymon, no już ostatnio jak jeździliśmy, kiedy to było? W sobotę? W sobotę chyba. No to już normalnie noc była w Warszawie. No, Warszawa już niedługo. Za chwilę Pruszków. Jak będą chętni, to możemy zrobić takiego lajta. Kolejowy lis MK, no oczywiście, że kiedyś grałem cały czas tylko na maszynie. Pana tych harnasia, niestety nie jeżdżę do Szklarskiej Poręby. Master, no wiadomo, na pewno podbije to serca wielu Mikoli. No, ale przydałaby się jeszcze jakaś sceneria taka na kibelka, bo tutaj po CMC to nie pośmigamy kiblem raczej. Tak, EP08 001. No to ładne tereny masz, Michał, zazdroszczę. Tak myślałem, że się zaświeci semafor. Pana tych karnasia, a czego się bałeś? Wiem, że mogę wyglądać, jakbym miał kogoś zjeść, ale jestem niegroźny. Proszę, Mikołaj. To coś przed nami jedzie, kurczę, czy co? Odstęp się zwolnił. A poza Polską, John, jaka jest twoja ulubiona? Siema Nexos. Szymon Warkow, czy jakbym miał, to bym włączył.
A właśnie, w poniedziałek robiłem, miałem test, nie test, egzamin na system ETCS i jak mi wymienią świadectwo, będę mógł śmigać na ETCS-ie. Dobra, już nam coś uciekło. Teraz będzie ostatni semafor SBL 19. Ja pamiętam, Kaja, pamiętam. Pozdrawiam. No tak, żeby jeździć na ETCS-ie, to trzeba odbyć jazdy z instruktorem, pokazać, że się umie, ogarnia. Tak, jutro mam służbę. Nie mam pojęcia. Ale no, jak to na kolei, pewnie na każdym stanowisku ludzi brakuje niestety. A dopóki nie dadzą dobrze zarobić, to to braki będą. Siemka Gaweł 1069. Kolejowy LIS MK. Obecnie to po każdym zawodzie możesz zostać maszynistą, więc no niczym to nie przyspiesza. De Grigzeus. To tak trochę średniowiecze kolejowe. Siema Jaro. Michał Stodolski. Trzeba mieć wykształcenie średnie i możesz startować na licencję. Nie trzeba żadnej specjalnej szkoły. Nie, nie grałem w Transim World 3, a relacja Bochumin, Wrbice, Warszawa, Grochów. Bywali czy nie? Poszło. Coś tam przed nami musi jechać, że to kurczę. Blokuje nam odstępy.
że Włosi inwestują w kolej w Grecji? Kurde. Darki, nie gram singla. No tak z 2 weekendy w miesiącu to standard. Nie wiem, cały czas ostatnio robimy tutaj Warszawę, to może jakiś elfik w Katowicach na rozluźnienie. O, pod 800 podeszło. 600 znaczy się. Myślałem, że wywali. Tak, mamy dodatek za święta i niedzielę, ale to są małe pieniądze, nie takie jak państwowe. Że jak nie zrobisz niedzieli, to wypłatę masz kiepską. U nas w KD to nie wiem, 100? Nie pamiętam dokładnie. Mikołaj, nie będę ci co chwilę dawał RP1. No. Jutrzejsza służba na czym będzie? O kurka, felek. Chyba się wykoleimy. Na luzie, kurde, prawie jak z systemem ETCS. Tak, Pendolino już jeździłem raz chyba. Ile zarabiają średnio maszyniści KD? To napisz na priv, to ci powiem mniej więcej ile. Nie wiem, czy to nie jest tajemnica zakładu. No, coś czuć klockami, ale tragedii nie ma. Swoimi wiadomościami, ale gdzie?
Nie mam pojęcia. Jula, ale służba... Jak, jutro w pracy, czy... Po szkole średniej musisz sobie znaleźć ośrodek szkolenia, gdzie sobie zrobisz licencję, potem zdasz egzamin, znajdziesz sobie pracodawcę, który cię zatrudni i zorganizuje ci szkolenie na świadectwo maszynisty. Tam odbębnisz z półtora roku. No i po dwóch latach jakoś będziesz mógł sobie samemu jeździć, o ile zdasz wszystkie egzaminy. Tak, 21 lat trzeba mieć ukończone, żeby prawko mieć na pociąg. Dwie minuty przed czasem, a było miejscami po 6, a nigdzie nie staliśmy. Krzysztof MK, jak dojadę do Warszawy, to się pewnie scenariusz skończy i... Dupa nas wywali. Gnajcior, teraz możesz nawet mieć i minus 8. Po nowym roku zmienili te zasady, więc bez problemu. Tak jest, jak... Zależy kto co woli, czy ktoś woli jeździć osobówkami, czy tirami, nie? Samo kierowców można pytać. Zależy od preferencji. Ja tam wolę osobówki. Zachodnia. Dwie minuty przed czasem. Siema, Łukasz. To znaczy, jak wygląda sprawa z mundurami? Stodolski. Najpierw musisz licencję maszynisty zrobić. Taką licencję robią chociażby Koleje Dolnośląskie, ale po tym nie jest pewne na 100%, czy cię zatrudnią na to świadectwo, nie? No ale w każdym większym mieście jest, kurczę, jakaś firma, ośrodek szkolenia, który taką licencję robi. Trochę to kosztuje. Dobry wieczór, J. Franco 1. Warszawa Wschodnia, odjedzie 105 przy narodzie. Pati, jechałem dzisiaj. Jechałem, ale w tylnej kabinie. Jako pasażer. O, Wrocław. Ja myślałem, że to pod Warszawę.
kolejowy list. Noszenia mundurów, ale przez kogo? Przez randomowe osoby, czy przez pracowników? O, to super. Semafor podany. Siema Rizaldes Ryzi. Kolejowy list MK. No to każdy dostaje umundurowanie takie, jakie ma przewidziany pracownik, pracodawca. A czy w tym będzie chodził, to już jego sprawa. Ale mogą go spotkać konsekwencje jakieś tam służbowe. Zazwyczaj drużyny pociągowe i maszyniści w spółkach osobowych, no to bez niczego muszą w takim mundurku chodzić. W Cargo też dostałem mundur, pewnie nie tylko ja, i mało kto już w nim chodził. Mam koleżankę w Krakowie, więc Madziulka, możemy pojechać. Mikołaj, Warszawa Wschodnia kiedy? Po Warszawie Centralnej zapewne. Trochę spamujesz tutaj wiadomościami. A wygodne te telka Sudety chociaż? Bo tyle godzin jechać na takim sprzęcie starym, to ja nie wiem, czy bym się ośmielił. Widzę, Madziulka działa. (75) osób jest, więc zapraszam na Discorda, link w opisie. To nagle światło zgasło.
Tak, tak, wędlino. Już bym wolał stać w pociągu, niż się tułać autobusem. Nienawidzę jazdy autobusem. Kurde, masakra. Fantastycznie, ta kamera tu działa. Wejdziemy na kebaba. Nie, nie jestem przemęczony. Nie widać, jestem wyluzowany, elegancki. I w sumie tak często nie gram, zawsze jak gram, no to robię slajta. Ile to, nie wiem, 2 razy w tygodniu? Żywiec po lasz. Właśnie Kacper będzie, co na drugi odcinek. A właśnie. Ktoś oglądał kolejowe informacje u mnie. Koszulkę kupiłem już parę lat temu, no chyba. 14D40 jakoś tak PL, coś takiego. Końcówki się świecą. Świecą elegancko. Pusto i cicho na tej Warszawie centralnej. W ciągu też cicho, pusto. Kibelki nieosikane nawet. No. Semafor na swój. No, byłaby. Ja myślałem, że podamy. No dobra, jakoś wybaczę. Siema magik z daleka.
No, słucham, słucham. Siema, Mr. Laurent. Madziulka, kręci cię to? Nie no, myślę, że laski bardziej kręci to, że ładny konduktor im bilet sprawdzi, a nie kto jaką furą jeździ. Naprawdę? O, to kurde, bardzo się cieszę. Jest mi mega miło. Powodzenia. Co do tuneli, to chyba u mnie będą remontować tunel w Bardzie Przyłęk, w Bardzie Śląskim. I być może będzie ruch całkowicie wstrzymany, całodobowo. Prawie jak nasyp we Wrocławiu. O, i Stadion Narodowy odzyskał barwy. Jak za 10 milionów? Impuls chyba droższy. Ja też widziałem Krzychu. A, tu semafor, kurde! Ja tu zawsze na ten narodowy patrzę, a tu semafor na stój. No, jeszcze się zawiesi. Stójeczka pod Narodowym. Pozdrawiam, P. Wlotkowski. To raczej jest ten trend, że w drugą stronę maszyniści idą, z Intercity do regionalnych. No to jak tramwaj kosztował zdychę, no to taki pięcioczłonowy impuls, na pewno więcej. Kevin Simpson. 3600. Coś takiego przypuszczam. I dobra, widzimy przeszkody do dalszej jazdy i musimy się zatrzymać. Nie mam pojęcia, jak oni to tam zrobią. Oj tak, deficyt jest bardzo, bardzo duży.
prostu na tych osobowych w KD jest bardzo dużo młodych ludzi. Ale no, w takim cargo, no to jeszcze bardzo dużą część maszynistów stanowią tacy już koło 60, więc jeszcze parę lat. I oni już niestety na emeryturkę odejdą. Nikol z WWA. Na Elfa prawdopodobnie w marcu. Zostanę grafik, to zobaczę, czy zostałem wytypowany. I egzamin na Endolino też jest w marcu, tylko mi brakuje jeszcze paru godzin do wyjeżdżenia. Więc wszystko zależy to, czy dostanę jakąś służbę, żeby sobie jeszcze tam pojeździć trochę Endolino. Bo jeśli nie, no to niestety na egzamin się nie załapię. Kiedy dokładnie chcą zamknąć, to nie wiem, ale znając życie, to na wakacje pewnie, nie? Siema w obiektywie Młogłogowskiego MKMA. Pozdrawiam serdecznie. Nie miałem okazji do Chocianowa jechać. Ale mu się nie dziwię, bo to praca najlepsza na świecie. Ładne widoczki, władza nad ciężką maszyną. Więc ja też z uśmiechem do pracy zazwyczaj chodzę. Witaj, Grzegorz. Jakub Dudek. No, postaram się być. Ja to tak z doskoku. Darki, a ty pracujesz na kolei? Siema, DU80. Która jest godzina? No to jeszcze zrobimy jakiegoś elfa na Śląsku. Później usiądę, żeby wam zrobić Capviewsa. Na jutro albo pojutrze. Jutro na 9:30, więc w końcu się człowiek wyśpi chyba. Ta ostatnia kolizja w Warszawie też. Nie wiem, mam duże, nie wiem, jakieś wrażenie dziwne, że też mógł być telefon w ręku, niestety. Niestety, w takie czasy, że telefony nam wyżerają mózgi i kurczę, używamy ich wtedy, kiedy nie trzeba. W niedzielę nie wiem, czy coś dodam, ale w sobotę raczej tak. O właśnie, mam już odcinek.
na dysku, muszę go obejrzeć jeszcze. Aha, rozumiem, rozumiem. To co, drodzy widzowie, haratamy jeszcze jakimś elfem? Czy idziemy Lulu już? Czy miałem okazję? No pewnie. Do Nowej Rudy Słupca jeżdżą tylko składy towarowe i tamtędy jeżdżę. Coraz szybciej tutaj zgrochowa nas wywala. To co? Haratamy? ...84 osoby, więc przypominam o Discordzie. Link w opisie. PL2, dużo dyżurnych. Jak nie będzie KM. Kurde. 11 minut. Dwie godziny. Dobra. A co takiego ten jędrek powiedział, John? Krzychu, myślisz, że do Słupca będziemy jeździć? Tak, Kaczmar, dodali... Kurde. Imbramowice. Kurka, Felek, zapomniałem. Kurde. Co to za 8 minut odjazd? Co to się tak laguje? O właśnie, i Dzikowica, nie Imbramowica. Dobra, że jak my się tu lagujemy, to zegar przynajmniej normalnie chodzi, a nie też. Czarno-biały, no pewnie będą gdzieś tutaj koło... Czemu to się tak wiesza? Pewnie w Poznaniu będą. Żeby za granicę mogły sobie wyjeżdżać. Halo, odwieź się, chłopie, co ty... Nie no, tak się będzie tak wieszało, to... Lipa. Nie no, dobra. Szukamy innego. Konrad. Nie, nie wiem, nie mam ochoty na maszynę póki co. Siomanko Filipik. No a coś w tym jest, John.
Mikol WWA jechaliśmy już tym, no to nie będziemy się powtarzać. Co to PXE? Pasażerski na traksie? O cholerka. L1, zobaczymy. Krzychu, ale Pendolino to nie ma żadnej krótkiej trasy. Trzeba od razu haratać tam 3 godziny. Madziulka, no to tylko Trax, ale nie wiem, jakoś nie umiem tym sterować. Też laguje. O cholerka. Znowu tym króciutkim. Kurka, felek. Ale to dziwnie wygląda z tymi pantografami. Świat Perform Arka, raczej w poniedziałki. Soboty będą dzienniki maszynisty, w poniedziałki, jak się będzie udawało, to KPP i potem jeszcze w środku tygodnia może jakiś kap wiosy. Siema Lincek, przesz 5.1.15. Czarno-biały, nie wiem, nie oglądałem telewizji w ogóle. Czy może nie tyle, co że wylot z roboty od razu, ale no odsunięcie. No. Ale to też jeszcze zależy od spółki, bo niektóre wystarczy, że się jednymi drzwiami zatrzymasz w tym peronie. Gdzie będą mogli sobie wyjść z pociągu, no to nie ma jakiejś wielkiej afery, nie? Tak, to jest Elfi. O, 46 level. Kto z was ma najwyższy? Pochwalcie się.
Ja tu mówię czarno-biały o takich samorządowych spółkach, nie? W Intercity nie wiem, jak oni do tego podchodzą, ale pewnie ostro. W Polregio chyba troszeczkę mniej. O kurde, to musicie tam haratać ostro. Siedemdziesiąty siódmy. Jak, obyło się bez jakichś wykolejeń? Dużo semaforów przewaliliście? Pozdro dla kota. To była jakaś fajna animacja, bo nie wiem, kogo to oglądałem. Bohuna czy coś takiego, to jak się z wagonami wykoleił, bo to tam jakieś na boku leżały, a pendolino jak w całości? Czarno-biały, co sądzę o prywatnych przewoźnikach? Jeśli by naprawdę wszyscy maszyniści pracowali tam 12 godzin i szli do domu, no to może bym pomyślał, ale zarabiają więcej, okej, okay, ale zamiast 160 godzin, to ich w domu nie ma z 300. Rozpanie w hotelu, okej, okay, no standard super, ale no... A nie to. Standard super, ale no jesteś jednak poza domem, nie? To trochę lipa. Gdzie tu semafor jest? Kurde, tak słońce daje. Lincek, tak, tak. Oglądałem na bieżąco, a teraz jak już są te powtórki, to już tak rzadziej. Ale jak coś nowego się pojawia, czego nie oglądałem, to oczywiście oglądam. Tam jak tam służba. A w porządeczku, dzisiaj robiłem, zabierałem tlen maszynistom, bo zapoznanie szlaku.
A mój chłopie. Sprężareczka sobie kula. Siema, jak słuchajcie, 24937. Czybyśmy mieli 120 za chwilę? Tak jest! Kurwa, w końcu! I to mi się podoba. Katowice Ligota, byłem kiedyś tam, mi się auto popsuło, alternator strzelił, no to chciałem cisnąć z Ligoty do Wrocławia pociągiem. No Kalot, dobra, dzięki za przypomnienie, że tam 40 będzie. No ale wiecie, przynajmniej się nie toczymy tam do nich 15 minut, jeszcze 18 przez stację. Ale w sumie to tak dziwne, że tu 120, a w stacji stacja nie zrobiona. No ale no wiecie, PKP. Czarno-białe, nie wiem, nie pracowałem nigdy w Orlenie ani w Lotosie. Teraz kilku maszynistów z Lotosa przeszło do KD, więc nie wiem. Może nie jest tam jakoś kolorowo. Lincek, nie możesz grać 2 lata w to co ja, bo ta gra wyszła niedawno dopiero. Bukowno, dobra. 3 kilometry. Dlaczego nie włączyłem sygnałów? Przecież elegancko na czerwono świecą. Nie wieszaj się, byku!
Ja, czy się uda wyhamować z tej pozycji. Nie wieszaj się, no kurde. Czemu tu nie było żadnego tego, o tej 40? Myślałem, że... Myślałem, że jednak mi ktoś tu w kulki porobił, że jednak nie ma tej 40. Tu bez żadnego ostrzeżenia. No, no, nieładnie. Dobra, wagonicze wschodnie, próba mikrofonu. Się wystraszyłem. Próba mikrofonu. Elegancko słychać. Dziękuję Ciebie również. Dziękuję. Pociąg do stacji Katowice-Ligota. Przez stację Bukowno-Przydarki. Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Sosnowiec-Dańtówka. Katowice-Zawodzie. Nie mam pojęcia, czemu te lagi. Teraz normalnie, bo mogę na sobie rururu porobić i nic. Serwer PL1 mamy obecnie. Już prestiż dzisiaj odbębniliśmy, to wystarczy. Julo, zależy od sytuacji. Jak zazwyczaj walę z nastawnika jazdy. Ale na przykład jak mam pod ręką, bo ja zawsze jadę tak, że mam i nastawnik, i hamulec pneumatyczny w obu rękach, nie? Zazwyczaj no, używam z nastawnika jazdy. Grzyba raz w życiu waliłem, bo nie ja siedziałem za sterami, tylko uczeń i tak średnio reagował. Więc już się wydygałem niepotrzebnie, ale zazwyczaj to z nastawnika jazdy hamuje nagle. No i znowu zawiechanie, ja nie wiem.
21, jasno, jakby była 9. Koteł gdzieś tam po podwórku lata. Jeszcze. Matt Solwooden, gdzie widziałeś? Jak zapuka do okna, to ją wpuszczę. A o której mnie widzieli w Głogowie? Bo dzisiaj w Głogowie byłem dwa razy. O kurka, Felek. Muszę zmniejszyć ilość gazu w tej wodzie. O kurka, Felek. Dobrze, że zauważyłem jakieś przymiarki. Aha, no to dobra, to za drugim razem. No, faktycznie opóźnienie było delikatne. Bo nie mieliśmy maszynisty. Maszynista 184, no raczej nie prędko. Do Jelonki zawitam. A ty mnie gdzie widziałaś, Madziurka.pl w Głogowie? Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce? Jest coś takiego? Pierwsze słyszę. A już trochę razy tędy jechałem. Ekstra. No jeździ pociąg do Kłodzka, ale to maszyniści z Jeleniej Góry robią. To niebezpiecznie, tak, bo semaforów nie widzę. Musimy to zrobić jakoś. Tak, o. O.
wskazówka Zara. No wiadomo, i tak człowiek przebije. Tak, Wiesiek, to jest tor LHS. Na razie Lincek, dzięki za obecność, do usłyszenia, do zobaczenia, bajo bajo. Jak minąłem punkt zatrzymania? Przecież jestem w peronie, to gdzie jest W4? Niby. O co chodzi? Aha, zajebiście, ekstra. To czemu tu jest wskaźnik? Ja nie mogę. Dobra. Przewaliłem W4. Ekstra. Co, może trzeba cofnąć? To lubię, bo dużo jest stacji, gdzie na przykład, nie wiem, jest wyremontowany peron i nagle, nie wiem, bo nie było chyba słupka żadnego, żeby W4 postawić, to nie wiem, 100 metrów przed końcem krawędzi peronowej jest W4 przybite do filara wiaty peronowej, nie? Patryk B. Jeździłem przez... Nawet dzisiaj byłem w Praczach. Nie wiem, czy powiedziałem. Konrad, musisz obejrzeć. To będziesz wiedział, czy to są kadekowskie, czy ogólnopolskie. Dobry wieczór, Sebastian Cymer. Jedziemy do Katowic Ligoty. Nie jeździł mnie SU-45. Co jest? Co, komisje będą wzywać, czy co? Że semafor na stój. Ale to podjedziemy pod semafor.
A co do tych W4 w środku stacji, no to co? No to mniej zimą trzeba odśnieżać, nie? Najlepiej zrobić tylko tyle, żeby się cały pociąg zmieścił, a to, że może wpaść w poślizg czy coś, to już nie ma żadnego znaczenia. Sławków, Hamie. Siema, Rafał Ubik. Nie unikam odpowiedzi na takie pytania, bo to nie wiem, i tak każdy wie. Umknęło mi, kurczę, przez te W4. Skąd się biorą opóźnienia pociągów? Pozdrawiamy, Rafał. La la la. Świecić, panie dyżurny. Siema, maszyn 206. No. Do 3 razy sztuka, Julo. Autopilot pojedzie. Dobry wariat. Ale autopilot karata od razu i tym. No kurde. Ale to linia dwutorowa, to raczej chyba nic przede mną nie jechało. Szczególnie, że do Dąbrowy jest 3 km tylko. To chwila, moment. Świeci. Patryk B. Nie ma szans na żadne utrzymywanie się z wyświetleń na YouTubie, bo są malutkie. Jakbym miał tak same takie jak na pierwszym filmie z Gagarina, gdzie było 150 tysięcy. Gała górnicza, no to 42, myślę, że tak. 40-64 gotowy jakby co. Siema, kolejowy maniak.
Właśnie, właśnie. O, przypominam po raz kolejny, jak ktoś jest tutaj od chwileczka, od chwileczki. Dziwne słowo. Od niedawna, to zapraszam na swojego Discorda. Jest tam w opisie link do niego. No, zapraszam serdecznie. Całe te ogółem. Pozdro, Maciek, pozdro, pozdro. Tudum. Nie no, na chwilę obecną to wystarczy mi tylko elf. Fajnie jakby jakieś flirty były w KD. A tak to nie wiem, nie marzy mi się żadne TGW ani nic. Gdzie tu mam teraz miejsce zatrzymania? O co im chodzi? Teraz się okaże, że znowu W4 gdzieś postawione. O co chodzi z tym? Za 90 metrów najbliższe... Chciałem się zatrzymać przed semaforem, czy co? Myślałem, że będzie komunikat, że minus 1000 punktów za przejechanie miejsca zatrzymania. Cholerka. Arkadio SF. Trudno, bo pewnie nie masz subskrypcji, albo jak masz subskrypcję, to nie masz ciśniętego dzwoneczka. To pociąg elf. Taki o sobie elegancki. Gdzie te perony są? Tak jest, sypukcje. Peszko, peszko. Można, można. Na dwóch odcinkach Question and Answer o tym opowiadałem, więc możesz sobie to tam posłuchać. Aha, super. Patrzcie, bez patyków, nie? Hmm.
Dąbrowa Górnicza Wschodnia, zgłoś się do 24937. Jest tu ktoś? Dąbrowa Górnicza, dal 24937. No to ładnie, żeś mnie wziął na tor bez sieci trakcyjnej. No dawaj z rozpędu. No to ładne jajka. No i dzwonimy do prokuratury. Jasny gwint. Dobrze, że jest chyba coś takiego, że bot sobie wyjedzie stąd, nie? A gdzie tu są perony? Tam on, hen. Dobra, to świeć mi tu tarczę gdzieś, żeby mógł wyjechać. Odpalę bota i może wyjedziemy stąd. W ogóle skąd pomysł, żeby, nie wiem, no... osobówkę brać na to jakiś tor? Nastąpił pomyłek. No właśnie, dlatego wiem, żeby tutaj bota odpalić, dlatego musi zaświecić tarczę. Aktywuj bota. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Dobry wariat, pojedzie sobie tutaj sam. Ja w ogóle... Ty hamuj, chłopie. Walniemy w koziołek, czy nie? Walniemy. Dzięki, bocie. To nam pomógł. Ale jaja, no, że bot sobie nie poradził, no. Masakra. Dobra. To nie przedłużamy. Ja nie mogę. Moje pierwsze wykolejenie w Simrailu. Nie no, nie moje. Bota. Ja pierdziule. Dobra, to zakończymy tym miłym akcentem. Kurka felek. Właśnie, odbierak prądu to tam, kurczę, elegancki. Dokładnie, jeśli ktoś chce jeszcze ze mną pogadać, to zapraszam na Discorda, link jest w opisie. No, to i to tyle. Oprócz tego, jeśli ktoś nie widział, to w poniedziałek pojawił się nowy odcinek nowej serii Kolejowy Przegląd Prasowy, więc zapraszam do obejrzenia. W sobotę też był nowy odcinek Dziennika Maszynisty, więc pewnie nie wszyscy widzieli, więc zapraszam, jakby się ktoś tam komuś nudziło. No i zachęcam do subskrypcji na YouTube'cu. Na Instagramie brakuje mi 12 osób, chyba do 3000, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, a ma tam
zachętkę, czekajcie, jakaś mucha mi tu lata, to zapraszam do subskrypcji. No i także tego. Jutro będę po pracy koło 20, więc chyba będzie za późno na lajta już. A jutro? Co jest? Piątek mam do 3 w nocy, kończę o 3 w nocy w sobotę, więc też nie będzie. W sobotę... To może jedynie... W sobotę może lajta zrobimy. Także dobra. Nie przedłużamy. Jak to ja mam w zwyczaju, zawsze sobie lubię pogadać. Niby już kończę, a nie kończę. Dzięki wielkie za oglądanie, za obecność. No to siemaneczko, pozdrawiamy Karola Krawczyk-Strasburgera z Familiady, pomachajmy sobie nawzajem. Dzięki, dzięki. Do zobaczenia na Discordzie.